Bądź tak łaskawy i zbliż się do... Zagrożenie. Ale... Nie jesteś dzisiaj zbyt rozmowny. Tak. Cześć, siemanko, witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Siemanko. Znajdujemy się w miejscu, które znaleźliśmy totalnie przypadkowo. Tak, oto mały domek w środku małej miejscowości. Wbijamy do niego. Już jest całkiem późno. Nie jest jeszcze to typowa godzina duchów, ale już się ściemniło, już jest po zmroku. Grubo po zmroku. Tak, tak. Jest dosyć przypałowe miejsce. Właśnie bardzo. Jedzie samochód. Przejeżdżające auto. Dokładnie. Dlatego więc zeksplorujemy ten domek, który widać za nami. O. W ten sposób. I oczywiście zgodnie z tutaj z naszą doktryną będziemy go później badać pod kątem paranormalnym. Także zobaczymy, czy w tym miejscu kryje sobie coś więcej niż tylko puste ściany. Dlatego zostańcie z nami i oglądajcie do końca. Nie mam to przedłużać. Wchodzimy. Tak, jedziemy z koksem. Chodź. Się do środka. Zawsze, zawsze pierwszy wszędzie. Co tam masz? Dobra, wiesz. Wszedłem jeszcze, w sumie nie weszliśmy. Na pierwszy rzut oka widać, że mamy piwnicę. Od razu mówię, że moje powolne wejście było przez nasłuchiwanie. Gdzieś musi być jakieś wyjście na górę. Tu jest pełen spray jeszcze. Imitacja tego pieca kaflowego. Też ładnie to wygląda. Czy tam nie są schody na górę? To są schody na górę. A tam na górze było zamknięte. Nie to ci pokazywałem, żeby się być cicho. Tutaj pomieszkiwa. Ile szlugów, betów. No. Czapeczka. Dzisiaj będzie ciężka noc. Czemu? Cześć. Ale wszystko chyba zostało. 4 do stacji. Praktycznie.
samej górze pokój mieszkalny na strychu. I oko tutaj jest. Zaduch. Zaduch, no. Parasolka sobie wisi. Co to jest? Kufer. Jan Kryszel. Jan Kryszewski. Ładny kuferek, nie? Ustyn. A od dłuższego czasu nikogo tutaj nie ma. Kapciuchy normalnie. Boże, skrzynka wojskowa taka. No. Jeszcze pisana cyrylicą. Związek Radziecki. Dobrze. Chodzi o są duże zaduch. No, ciężko się oddycha, nie? No. Tutaj zobacz. Okay. Tutaj nie spała tylko jedna osoba. Tutaj no. Jest drugi. Co to było? Nie wiem, ale wygląda ciekawie. To wygląda jak taka duża heblarka. Patrzmy, że z drugiego pokoju? Tak. Myślę, że od drugiego pokoju możemy sprzętać. Tylko, że to nie jest duże pomieszczenie. Nie. Zobaczmy, z którego roku jest ta gazeta. 1981. Ale coś, co jest dziwne, to jest to, że nie czuć tego menelskiego zaduchu. No, tylko taka stęchlizna. Może mieszkało kilka osób. Myślę. I każdy tutaj miał swoją miejscówkę. To był dom szewca. Do podkuwania. Okej, łapię to. Do okuwania. Nie świeć na to. No, piękne. Kapucznik. Świśni. Okay. Tutaj ten pokój do wykrywać. Kolejny pokój. Koszyczek. A tu skaweczki. Możemy wyjąć sprzęt. Dobra, przejdziemy z kosz. Trzymasz. Jak zawsze. Korzystając z chwili, którą mam teraz, chciałbym zaprosić wszystkich na mój kanał. Będzie gdzieś przypięty w opisie, albo gdzieś jakiś komentarz będzie. Oraz na mojego SoundClouda, ponieważ mój kanał opiera się na muzyce, robię muzykę. Także chętnych zainteresowanych zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że wam się spodoba to, co robię. Dobra. Może właśnie nie wycinajmy tego. Także widać, że nie wszystko idzie zgodnie z naszą myślą, ponieważ nie wzięliśmy najbardziej podstawowej rzeczy, czyli K2. Zobaczymy, jak to będzie. Odpalamy na początek. Stupa. Dzisiaj skupiamy na czymś, co ostatnio dawało nam dobry popis, czyli na kulkach mocy. Czy ktoś z nami dzisiaj pogada? Czy ktoś z nami w ogóle tutaj jest? Nie wchodź! Długo nie trzeba było czekać. Weszliśmy. No ale za późno, już jesteśmy w środku. Znajdź mnie. Przyjdź po mnie. O kurde. No dobra, gdzie mamy cię szukać? Może zaczniemy od tego, żebyś się przedstawiła, co? Kim jesteś? Prawda. Przyszliśmy pogadać dzisiaj. Nie chcemy cię denerwować. Jeżeli na początek byś poruszyła... Samochód. No, jeździ tu sporo samochodów. Zmartwione. Cześć. Jasne. Podejdź bliżej. To jest kurczaka. Ty się znasz, nie? Kurczak orzecu.
Głód? Ty. Mówiliśmy właśnie o kurczaku. Mówiliśmy o jedzeniu. No. Czego jesteś głodny? Może byłeś głodny za życia? Czy jesteś głodny czegoś? Miałeś pieniędzy na... Ostatnio nie. Ostatnio nie. To może jest odpowiedź na to, czy jesteś głodny czegoś? Kim jesteś? Z kim mamy przyjemność? Dobra, to z zewnątrz. Przyszliśmy tutaj poznać kogoś, kto tutaj żył, mieszkał. I... Piwnica. Tam piwnica jest taka malutka. Ej. No, tam się nie da wejść. Weź bliżej, znajdź mnie, piwnica. No. 2+2. Bądź cicho. To było do ciebie. Czyli chyba trafiłem. Czy możesz mnie poczuć? Nie wiem, jeżeli... Jeżeli zbliżysz się do nas... Obserwuję cię. Okej. A możesz do nas podejść? Dotknąć mnie albo... Brat energii. Czyli nie? Babcia. Z kim mamy do czynienia? Czyli... Grzesiek. O! Miło nam, Grześku. Ja jestem Karol. Ja jestem Janek. Witamy cię. Czy twoja babcia tutaj mieszkała w tym domu? Zgubiłem się. O! Do tego? Do tego pokoju tam z tym łóżkiem. Dobry. Duszno, tu jest. Także Grzegorzu, Grześku, nie wiem jak mam na ciebie wołać. Czy dalej jesteś tutaj z nami? Co to jest? Jest. Jak widać. Nie lubić. Czego nie lubisz? Patrz, nad czym to prowizoryczne łóżko leży? Na walizkach. Na walizkach, no. Nie wiem, dopiero teraz to zauważyłem. Cześć. Witamy cię. Mamy do czynienia z kimś innym? Patrz, jaki patent. Dla leniwych. Grzebo. Muszę to się w pokoju zamontować. Nie czuję się dobrze. Może dlatego, że tu jest tak ciasno, gorąco i duszno, no. My też nie czujemy się tu dobrze. Już zaczynamy się dusić. Idziemy niżej chyba, nie? No, zaraz będziemy schodzić. Grzegorzu, jeżeli tu jesteś, to nie schodź za nami, co? Zostań tu, gdzie jesteś. Wiesz co myślę? Że ta osoba, która tutaj mieszka, pomieszkuje, nie jest z Polski. Zobacz, widzisz to wyryte? Czy możesz mnie poczuć? Co tu jest napisane? Nie możemy cię poczuć, niestety nie możemy. Jeżeli byłbyś w stanie, proszę dotknij mnie albo mojego kolegi. Poczujemy to, ewentualnie porusz kulkami. Też to wychwycimy od razu. Dobra, czy możesz dać nam jakikolwiek normalny znak? Możesz podejść do naszego... Martwy. Słaby. Czyli nie masz mocy, tak? Wiemy tylko, że rozmawialiśmy z Grzegorzem. Nie wiemy, czy nadal rozmawiamy z nim, czy już rozmawiamy z kim innym. To słowo oznacza jaki? Jakie? Jakie? Bez sensu.
A to widziałeś? Stolarski punkt usługowy? Mhm. Czy ja był stolarzem jeszcze? Co też by świadczyło o wiórach. No właśnie. Zamykamy ten pokój, tak jak był? Zamknięty? No, fajne to jest tylko tutaj, na telewizor. O, to robi za barykadę. Rozkładamy się na razie tutaj. Się też widzą, żeby były takie były, co? Czekaj, wszystko robimy to. Coś tam było przy tym oknie. Ja cały czas utrzymuję kulki. Bardzo dobrze. Patrzymy, czy... Jesteś tu, to powiedz coś. Do mnie albo do mojego kolegi. Jak to jest z ćpunami, nie? Mamy tutaj strzykawkę z igłą. Wątpię, żeby służyła do pobierania krwi. What the fuck? Lewaty. Wszędzie. Strasznie dużo. Czego? Zakrętek. No. Ale nie tylko tutaj. W tym kartach też jest pełno. Nie chciałem. Jest? No. Czy ktoś tu... Czyli jesteś z nami, tak? Witam. Czy to ty, Grzegorz? Radio. Oddycham. Ale zobacz, tutaj tu jest nawet kieszonka na wodę święconą. Wow. Cisza. Cisza? Mhm. Mała kieszonka na wodę święconą. Ty nie mieć. Ale
się zmiana. Jakiś święty kącik. Wiesz co, mam wrażenie, że jesteśmy świadkami właśnie jakiejś rozmowy. Kurwa? Albo umowowany? Że jesteśmy właśnie świadkami rozmowy po odbytu. Halo. Zdezorientowany. My też jesteśmy zdezorientowani, bo nie wiemy, czy z kim tutaj mamy do czynienia. Czy tu jest was wielu? Chcę taki. Koliczna śmietanka się bawi? Brak energii. Chyba wiesz co, nie chyba jeszcze tutaj, w sensie tędy. Nie? Nie. Idę tędy. Całkowita ciemność. Przynajmniej tu, gdzie jestem. Jakie szmaty wiszą. Szopanie. Ty jesteś stąd. No, nie. Światło. Ciekawe jak tam nasze kulki mocy. Jest to nie? No. Plecak. No. Dajesz. No to nie jest plecak, dobra. To jest jednak polar. Odpalamy SP7, odpalimy SIA, zobaczymy, czy nam pokaże. Coś się trzeba łapać. Brama? Jakby? Jakby słup energetyczny. Czekaj, wyłączę. Czy było widać na kamerze? Dobra. Czy jeszcze nam coś jesteś w stanie tu powiedzieć w tym miejscu? Dlaczego? To niemożliwe. Co jest niemożliwe? Ale... Tutaj nie powinien go łapać. Duszna jest cholera. Dziwne. Świecić? Czekaj, ja muszę to sprawdzić. Skoro jest tutaj jakiś wiatr, to czekaj. Nie tutaj. Ten pomysł mega. Okej. Zrobisz to dwa razy. Prosimy, weź połóż naszym płyn na nasz czujnik temperatury po raz drugi. Albo na urządzenie, które są niego obok czujnika. Grzegorzu, czy jesteś z nami? Jeżeli nie ma ciebie z nami, to kto jest z nami teraz? Czyli nieprawda, a nieprawda co? Grzegorz? Możesz tam jeszcze coś powiedzieć? Powiedz nam coś o sobie. Zobacz na dym. Wszystko stoi. Tutaj. Krzyk! Nie świecę. Nie jesteś dzisiaj zbyt rozmowny. Tak. Nie masz energii, tak jak mówiłeś wcześniej, jest tak? Pięć. Jest pięć. Powiedz, co, przez naprzeciwko tego okna, nie? Mhm.
Szafka. Znajduje się w tej szafie? Jest tam coś? Bo jestem pewien. Nie jesteś pewien, czy chodzi o tą szafę? Medalik. Że to jakieś urządzenie jest jak jeden. Medalik. Przód. Jest w środku. Medalik wisi tam. Tam, w tamtym pokoju. To był różaniec, nie medalik. Ale może być jak medalik. Cześć, witamy cię. Podejdziesz do... Nie, bo ten medalik jest w środku. Przed tobą. Przed tobą. Czyli tutaj. Stricte tutaj, gdzie teraz świecę. Bądź tak łaskawy i zbliż się do... Zagrożenie. Zbliżył się. Ty, zagrożenie. Słyszałeś? Czyli mamy się ewakuować stąd? Nie jesteśmy tu mile widziani? Dobra, to chyba już więcej nikt z nami nie chce rozmawiać. Są tu jakieś może byty, ale nie mają mocy. Było pytanie, jak się masz? Tak, jak się mam, no. Dobrze się mam, dziękujemy. A jak ty się masz? Nie chcę, żeby pokaż się. Jesteśmy tutaj. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo widoczni. Ale ty... Gdzie jesteśmy? Obok ciebie. Gdzie jesteś? Obok ciebie. Mam nadzieję. Albo może... Do widzenia. Czyli mamy sobie stąd iść. No dobra. Podejdziesz do tych urządzeń, czy nie podejdziesz? Ostatnia prośba. Iwona. Jeśli do nich podejdziesz, to obiecuję, że sobie stąd pójdziemy. Tak. Będziemy się wynosić właśnie w tym momencie. Zostaw mnie w spokoju. To właśnie zamierzamy zrobić. W oddali słychać jeszcze dzwony. Dzisiaj będziemy się żegnać już. To by było na tyle. Dziwnie. Strasznie dziwnie, ponieważ raz mamy bardzo dużą aktywność, bardzo spójne odpowiedzi, raz nie mamy kompletnie nic, więc nie można tak naprawdę określić, czy coś tutaj jest. To ja uważam, że ten domek ma naprawdę swoisty klimat. Tak. Tutaj... Bardzo religijnie. Widać wszędzie krzyże, różańce, obrazy święte i coś, co chyba pierwszy raz zobaczyliśmy, to jest kieszonka na wodę święconą. Tak, tak. To mnie mega zszokowało. Na początku, jak przychodziłem wtedy, to tego nie widziałem. Czy on właśnie mnie oświecił, że coś takiego jest powieszone na ścianie. Byłem w szoku. Domek bardzo klimatyczny. Tak, jeszcze, tak. Jeszcze raz powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o aktywność, to to wygląda na to, że cokolwiek tutaj przebywa, to nie ma tyle siły, żeby z nami się skontaktować albo dawać nam więcej sygnałów. Dlatego więc dzisiaj już chyba nie uzyskamy żadnych większych odpowiedzi. Jeżeli będziecie chcieli albo znaków, wrócimy do tego miejsca. Dajcie znać w komentarzu, który możecie zostawiać włącznie z lajkami i subskrypcjami na tym kanale. My się już dzisiaj z wami żegnamy. Miłego wieczoru, jeżeli to oglądacie wieczorem, udanego dnia, jeżeli oglądacie to rano. I od nas to tyle. Dzięki, trzymajcie się. Cześć. Cześć, pozdrawiamy.